ابريلي كول طالع اهو انا زينويت سود كنت سيليسيا سان ذا ماكسيمم فوتو Daj mu te kąpy, elegancko. Widzę, widzę właśnie. Herbatkę ci zamówimy zaraz, co? No, no, herbatkę gorącą, kurwa. Właśnie support pokazywał, że aż tam cię trochę miotało na tych 6 metrach. Znaczy, miotać to mnie nie miotało po prostu. No, ale chodzi, że po prostu drżałeś, nie? Że, no. Że już było po prostu widać, że jesteś wyziemiony mocno. Jaka głębokość? Tu 180, na drugim 181. No kurde, pięknie, jak... pięknie. Super. Oh. Come on guys, please, towel, towel, dry towel. Come on, help. Pokażę go manometr. Gdzie ma ten manometr schowany? Tym razem nie wkręcił manometru chyba, wiesz? Hamiby! No to zaszalał, no co? 180 metrów. Look this, look this. Day is perfect. Thanks God. Alhamdulillah, everyone is okay, everyone is happy. Super, bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Wojtek, jak ty się czujesz? Trochę posiedziałeś na deko, poprzerzucałeś stage'ami. Czuję się dobrze, 2 godzinki pod wodą prawie. Tak, tak. Marcin, nie uciekaj. Ty dzisiaj dowodziłeś całą grupą Deep Supportu. Jak? I prawie kapitalnie. Wszystko zgodnie z planem. Obsługa zadowolona z nas, więc my jesteśmy też zadowoleni. No to super, to się bardzo cieszę. Ty coś powiesz? Ile gazu dzisiaj zużyłeś? Dzisiaj? Travela nie używałem. Plecy zostały 60-70 bar. No to elegancko. Nitroxu 120. I powietrza jakieś 60 bar, więc bardzo dużo gazu, duży zapas. No tak, bardzo przyjemnie. Elegancko. Ale siny trochę jesteś. Miałeś tak, być siwy, a nie siny. Tak, zmarzłem. Zmienimy ci krzywę na siny 200. Nie no, elegancko, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Najpierw lewa. Mojej lewej. Jego lewa. Tak, 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 to cię podotykam, wiesz? Kość. Bo to się musi tu oprzeć na tej kości, wiesz? I co, o co tutaj chodzi? Nie, możemy teraz tutaj rozmawiać w ogóle, jak wykonywane są te czynności? Nie, ma być on, cicho i my nie, możemy nie rozmawiać, rozmawiać, on nie rozmawia, nie? Dobra. On jak najbardziej reakuje się. Dobra. I spokojnie na razie oddycha, a potem dostaje linię oddechową. Będziesz oddychał według nabierz powietrza, wypuszczasz. Nabierasz. Wypuszczasz. Nabierasz. Wypuszczasz.
Nabierasz. Wypuszczasz. Excellent. Dobra, teraz druga strona. Jesteś? Tak. Muszę powiedzieć, że bardzo fajne, ciekawe urządzenie, które no, jest takim no, bardzo nowatorskim podejściem, gdzie zaraz po nurkowaniu możemy się przekonać, jak duże jest nasycenie gazami inertnymi, obojętnymi dla organizmu nurka, właśnie jego organizmu. Więc no, bardzo jesteśmy ciekawi po prostu, jaki będzie wynik po nurkowaniu na równo 180 metrów. Czekamy pół godziny, drugi raz to samo. Robimy teraz pomiar, później czekamy pół godziny, robimy kolejny pomiar, no i wtedy dostajemy pełne wyniki. Będziemy mogli też pomyśleć, czy zmienić na przykład gradient faktor. No, dowiemy się na pewno kilku ciekawych rzeczy po pełnej analizie organizmu Artura. Ilości tlenu i helu. Tlen, hel. Tutaj jest policzona średnia głębokość dla gazu plecowego. Mhm. Jak widać, średnia głębokość wyszła 162 metry użycia gazu plecowego z loga twojego shearwatera. Czas jego użycia to 260 sekund i ilość zużytych gazów to 660 litrów. Minut. Nie, to w sekundach. To tylko 260 sekund używałem komputera? Tylko tego gazu używałeś. Aha. Nie? I zużyłeś tylko 660 litrów, więc wynik jest no dobry. Dla mnie jest imponujący. No. Ale poczekaj. Bo jaki to był ten sak z tego? Ale bo to na której głębokości wpiąłeś mi zmianę gazu na denność? Tutaj zmiana gazu na denny wynastąpiła na 133 metrze. Dobra, tak? Okej, tak przyjmijmy, bo no to ja mówię, ja spadałem 2 metr na 2 sekundy. Jeżeli ja przełączyłem na 137 zobacz, że metrze, logi co 10 sekund są co 5 metrów. Ale to, nie ma, ale to nie ma znaczenia, dokładnie. Bo zobacz, zmieniasz gaz, tak? Zmieniasz gaz. Tu już jest zmiana gazu. Teraz komputer. Musisz odłożyć ten automat, bo nie wrzucisz go za siebie, tak. I tak dalej, nie chcesz go zbudzić. Potem wchodzisz w komputer, przełącz zmianę gazu, wybierz gaz, a ty lecisz. Ty cały czas lecisz, to nie jest tak, że ty stanąłeś na chwilę oczywiście. I stoisz, lecisz. I dopiero pyk, zatwierdzam. To jest około 5-6 sekund. No. 6 sekund to jest 3 metry. Tak. Co najmniej albo 3 lepiej. Metry, albo lepiej. Pamiętaj, że ja też w tym momencie nie dopompowywałem skrzydła, czyli ja z każdym metrem de facto leciałem coraz szybciej. Mhm. Ale zobacz, że i tak pomimo tego sak wyszedł ci 8,9 litra, ale z tego co mówiłeś, to dość sporą pracę na dnie musiałeś wykonać. Wiesz co, ja zrobiłem błąd, żeby wyhamować. Zacząłem hamować w ogóle na 160 metrze, czyli dopompowywać do skrzydła. Okazało się, że to jest za mało. Czyli to dwa skrzydła na raz. To jest ciekawe, bo jak szedłem na 160, zacząłem też 20 metrów wcześniej, ale tutaj jednak byłem o te 20 metrów głębiej, więc ta praca, powinienem dodać 10 metrów mniej więcej, ale następnym razem po prostu przejdę od razu na dwa inflatory. Dwa niezależne skrzydła, dwa inflatory. I będę pompował dwa skrzydła na raz, żeby po prostu skutecznie wyhamować. Bo jak doszedłem do 160 metra, to żeby nie spaść głębiej, to musiałem potężną pracę nogami wykonać. Okay. Potężną. I tam było już, wiesz, jak potężna praca, to potężny oddech. To jest, wiesz... Czyli to ci zbudowało to zużycie. Tak, więc to spowodowało, że mam większe zużycie niż standardowo. Ale to i tak jest okej. Okay, no. Jest super, nie? Słuchaj. Po tym nurkowaniu 165 atmosfer w tym secie 2x11 na 180 metrów. Tak, rewelacja. Zapraszam. No. Po prostu. Nie do końca potrafimy oczywiście jeszcze interpretować. My te dane wyślemy do Odive Techa,
a żeby nam jakby zinterpretowali, pokazali ścieżkę, w którą możemy to robić, ale twój wynik to był taki, można powiedzieć, według tych tabel 60-40, takim optymalnym według tych założeń tutaj by było. Czyli 100 ten wynik był agresywny. Tak, można powiedzieć agresywny. Taki optymalnie to by było 100 na 0, czyli oznacza, że tak całkowicie nie ma nic w żadnym twoim organizmie, tych nie ma. Co oczywiście wiemy, że przy takim nurkowaniu. Nurkowanie na 180 metrów jest to praktycznie niemożliwe. Niemożliwe. Chyba, aczkolwiek to, co na pewno dzięki jeżeli pogłębionym później badaniom, mam nadzieję, przy następnych naszych nurkowaniach, to my wszystko będziemy analizować, to będziemy na pewno badać zarówno mieszankę, czyli trynnik, zarówno czas jeszcze dekompresji wydłużonej, jak i pobawimy się gradient fakturami. Pobawimy się, czyli też mam nadzieję, że DiveTech nam trochę podpowie, co do analizy wyniki, w którą stronę iść, co by było jakby najbardziej optymalne, z czym najlepszym optymalnym mógłbyś wyjść, nie? Dobrze, ten wynik tylko nie uwzględnia jednej rzeczy. On nie uwzględnia mojej konsumpcji gazów, czyli jest to wynik, nazwijmy to, teoretyczny. Oczywiście, że tak. Znaczy, wiesz, to jest taki wynik troszeczkę teoretyczno-praktyczny, bo z drugiej strony badaliśmy to, więc tak, efekt ale... twoich niemych pecherzyków jednak w twoim organizmie bezpośrednio pół godziny i 60 minut bezpośrednio po nurkowaniu. Wiesz, na pewno ten wynik byłby też inny i tak dalej. Wiemy, że robiłeś to nurkowanie w piance z tego co ten, nie? Więc tutaj też temperatura ciała na pewno miała... To dało po tyłku mocno. To myślę, miało duże znaczenie na te działania. Ale korelacja, jak widzisz, tego wyniku, czyli zarówno wiesz, mieszanki oddechowej, jak i byłeś, bo byłeś na 7,75, czy ewentualnego zmiany gradient faktorów, pytanie, czy dolnych, czy górnych, to pozostajemy potem przy interpretacji, jak być może i wydłużenia... No raczej dolnych, na pewno nie górnych. W górnych jest wszystko okej. I być może wydłużenia ostatniej fazy dekompresji, tak? Czyli tam, gdzie już przechodzimy na mieszanki, tam 75 czy 100% tlen, być może udałoby nam się te wyniki poprawić, a o to nam chodzi, tak? Że przy tym twoim nurkowaniu 200 metrów jakby najbardziej efektywnie się czułeś. Przede wszystkim, wiesz co... Następnym razem musimy badać wszystkie nurkowania dochodzeniowe, że tak powiem, do tej głębokości. Tak, dokładnie. Ja wtedy już wezmę suchy skafander, na pewno już nie popełnię tego błędu, żeby być w piance przy takich głębokościach, bo to są po prostu już, robią się bardzo długie nurkowania, bardzo długa ekspozycja na hel, co za tym idzie, bardzo długa ekspozycja na wychodzenie. Dokładnie, jesteś wyziębiony. Jestem wytelepany, wyziębiony i po prostu... No i absolutnie tak, myślę, że tutaj też już do tego czasu firma nam pomoże, To musimy mieć na każdym naszym wyjeździe, żeby po prostu, bo to jest narzędzie, żeby po prostu optymalizować swoje indywidualne ustawienia w komputerach. Dokładnie. Nie tak. Według jakichś tam wytycznych czyjś tam kogoś tam, czy jakiejś federacji. Nie, po prostu to pod ciebie. Ty masz takie ciało, tyle ważysz, to tu wprowadzasz i. Dokładnie tak, a jak wiesz, że przy takich głębokich nurkowaniach, jak ty już wykonujesz, tutaj zmiana nawet wagi o kilka kilo w górę czy w dół absolutnie zmienia to, co się w twoim organizmie wydarzy. Ale to zawsze, nie? To jest bardzo fajne urządzenie. I myślę, że to kolejne właśnie, jak już będziemy podchodzić do kolejnych twoich rekordów, kiedy będziesz już się przegłębiał, już do docelowej głębokości 200 metrów, to naprawdę tak, my musimy to analizować, optymalizować. Żeby w razie czego na bieżąco móc skorygować, wiesz, kraniec faktory. Dokładnie to jest super tak. sprawa. Tak. Super. Dokładnie.